Dzień dobry, witam z firmy Camtech. Dzień dobry. Mamy dzisiaj, który my właściwie dzisiaj mamy? 11 luty 2025 rok. Drodzy widzowie, dzisiejszy dzień to dzień, w którym transporter taśmowy jest skończony, albo będzie. Na tą chwilę o godzinie, którą mamy godzinę? 10. Jest godzina 10, jak tu moja żona mi pomaga w tym, która jest godzina i w przygotowaniu transportera do złożenia, do wydania klientowi. Na tą chwilę wygląda on w ten sposób. Jak widzicie, jest pomalowany. Montujemy w tym momencie rolki. Mamy tutaj rolkę przednią, mamy rolkę środkową i mamy rolkę końcową. Pozostało zamontować jeszcze tutaj w tym miejscu silnik z przekładnią, który znajduje się na stole. Będzie on przykręcony do tej płyty. Napęd zrealizowany za pomocą pasa synchronicznego HTD8M. Mamy kółeczka przygotowane. Co ciekawe, pozwoliłem sobie na wykonanie koła pasowego metodą druku 3D. Jak widzicie, mam tutaj w ręku takie oto kółeczko. Pasuje bardzo ładnie na pasek. Teraz nie jestem w stanie Wam tego dokładnie pokazać, ale pasuje bez problemów. O, zamyka się cudownie, więc będzie ciągło. Będziemy testować to kółeczko na tym transporterze. Co ciekawe, jeżeli chodzi o wydruk, to w tym transporterze zastosowałem również drukowane obudowy podłożyska. Czy będziecie widzieć łożysko? Wydruk na pewno. Ta obudowa właśnie jest wydrukowana. Również korki do tej rury, akurat tej rury, ponieważ ona tu nie przenosi dużych obciążeń, zdecydowałem się wydrukować. Oczywiście drugie łożysko, albo raczej obudowa pod łożysko i korek też są wydrukowane. Tak. Rolka przednia ma korki z aluminium. Jest to wciśnięte na temperaturę, więc właściwie chyba już nie do rozebrania. Przez całość tej rury przechodzi pręt stalowy, również tej środkowej. Tak jak widać na załączonym obrazku, mamy tutaj pręt FI20 stalowy, który przechodzi przez całość tej rury. W tym przypadku ten pręt odpowiedzialny jest za napęd, dlatego tu też jest wykonany wpust. Rury aluminiowe dodatkowo jeszcze zblokowane z prętem poprzez broki i nawiercone otwory w pręcie, więc chyba to jest nie do ruszenia. Dodatkowo jeszcze rura z prętem są skręcone na ścisk. Tu mieliśmy nakrętkę, a tutaj mamy przyspawany taki opór dociskowy. Końcowe sporniki rolek łożyskowane z dwóch stron, to znaczy łożysko mamy z tej strony i łożysko mamy z tej strony. Regulacja napięcia w dość dużym zakresie. Tutaj będą śruby M14, takie śruby, kręcamy ją tu i odpychamy się od nogi w ten sposób, z przodu tak samo. Naciąg, napinanie pasa zrealizowane na fasolce, tutaj będzie płyta razem z silnikiem, z reduktorem, więc pas będzie można napinać. Dodatkowo jeszcze do tej maszyny wydrukowane. O, widzicie, jakie ładne rzeczy? Dodatkowo do tej maszyny wydrukowana jeszcze obudowa pod pas. Obudowa będzie zamontowana tutaj, w tym miejscu. I tu mamy otworki. Ja tak z ręki raczej nie ustawię, żeby pasowało ładnie. O, ale jak widzicie, otwory tu pasują. Fajnie tak to wygląda, taka obudowa trójwymiarowa 3D.
wydrukowana z tworzywa PETG. Podoba Ci się to? Podoba mi się. A co jeszcze mogę dodać? To stół regulowany jest również w wysokości. Akurat tu śruba jest pomalowana, więc jej nie widać. W każdym bądź razie mamy tutaj w profilu naciętą fasolę. W drugim profilu są powciskane, powkładane nitonakrętki i możemy regulować sobie wysokość tego stołu w zakresie od 700 mm do 1,10 m chyba bodajże, a nie ma problemu, żeby można było regulować wyżej. Za chwilę będziemy próbowali zakładać pas. Trochę trzeba będzie się z tym nagimnastykować, ponieważ będziemy musieli odkręcić te nogi z tej strony, cały stół przekręcić na bok i wsunąć pas od góry. Zobaczymy się już niebawem. Kolejny etap składania stołu taśmowego. Jak widzisz, mam już tu rozłożoną taśmę. Leży na stole, czeka na montaż. A tutaj, o tu dokładnie, stół ustawiony już na boku. I za chwilę będziemy razem z moją żoną zakładali taśmę. Ona w tym momencie wyszła na chwilę. Ja nagrywam materiał na pamiątkę. A teraz pokażę Ci stół przekręcony na boku. W ten sposób leży. Nogi mamy już zdemontowane. Za chwilę będziemy tą taśmę, która tutaj się znajduje, wkładali od góry, wsuwali tu na ten stół. No i zobaczymy, czy będzie pasowała. Tak wygląda ten temat. I piękny słoneczny dzień dzisiaj ogólnie. Falowniki szumią. Idzie produkcja. Tu 2 kW. Tu... Wow, tu trochę jest. Ile tam voltów mamy napięcia? 76, 17 amperów. Wow, no to troszeczkę tutaj jest. Muszę Ci powiedzieć, 1400 watów będzie. 2,25 kW. I tu 1,9 kW. Magazyn LFP w 65% naładowany. Jak widzisz, pobór 16 amperów. Zużywamy dość duże ilości energii. A, sprawdźmy jeszcze regulator. A regulator tutaj prawie 2 kW. 1800 watów. Idzie kwas. Jeszcze możemy zweryfikować samego home asystenta. Zużywamy w tym momencie 7200 watów, a produkujemy 8800 watów. 11 luty, 11.34. Prognoza na dzisiaj 39 kWh. Wyprodukowane już aktualnie 19,2 kWh. Przyszłaś? No i co? Zakładamy taśmę? Zakładamy. Damy radę? No trzeba. No to będziemy montować. Pozdrowienia. Założona taśma. Udało się. Troszeczkę trzeba było się nagimnastykować. Siły użyć, nie jest lekka, ale wlazła. Prawda? Prawda. Teraz będziemy przekręcali stół już w normalną pozycję i za chwilę uruchomimy, zobaczymy, jak ta taśma kręci się. Jak na razie wszystko zgodnie z planem. Zakręcamy nogi górne i kładziemy stół na podłogę. Widzimy się za chwilę. A, jesteście? Tak. Dobra, to słuchajcie, stół taśmowy zakończony. Udało nam się razem z Pauliną zamontować taśmę. Jak widzicie, tasiemka na stoliczku już jest, już napięta wstępnie. Oczywiście przetestowany stoliczek już jest ręcznie, przetestowany też, sprawdzony elektrycznie. Także taśma się kręci, za chwilę uruchomimy. Ciekawostka taka, że w niektórych miejscach, jak na przykład w tym, zastosowany jest druk 3D, mianowicie to koło pasowe HTD, 8M dokładnie, wykonane jest w technologii druku 3D. To tak z ciekawostek, żeby zobaczyć, czy druk w tym zastosowaniu daje sobie radę. Jak na razie początkowo daje sobie radę, nie wiem, jak to będzie później w praktyce. Oczywiście koło
ze stali, takie kupne mam, więc klient również dostanie. Tutaj na osłona pasa, też wydrukowana właśnie w technologii druku 3D. Ta czerwona klapeczka jest osobnym elementem przykręcanym, jak widzicie, na śruby. Można byłoby oczywiście wykonać to bez przykręcania na wcisk, natomiast tak po prostu było prościej, bez móżdżenia. Także osłona też w druku. Pewne elementy, jak mówiłem wcześniej na filmie, jak na przykład podniesiemy tu do góry ten pasek. Kapsle do tej rolki wykonane są również drukiem oraz obudowa tego tu łożyska i z drugiej strony od tej rolki również. Więc trochę druku tu znalazło zastosowanie, druku 3D. Więc tak, no pokażemy Wam teraz, jak ten stół się kręci, więc zapraszam do kontaktu, ale nie ze mną, tylko ze stołem. Podłączamy go do sieci elektrycznej i proszę bardzo. Jak widzicie, projekt udało się ukończyć, kręci nawet całkiem równo po środku. Może zrobimy tak, że ja sobie przejadę tym stołem. Ile ja tam mogę tego przejadę? No jeszcze. Dobra, no. Test zrób. Działa. Jak widzicie, stoliczek działa. Kiedyś już taki test robiłem, to teraz jeszcze może na Małysza. Nie wiem, jak tu się zsunąć. Zwrotnie. Jak widzicie, stół działa, jest super. Paulina, może ty się chcesz przejechać? Ja na razie kamerę trzymam. Nie działa. Muszę Wam powiedzieć, że fajna zabawa. Stół jest fajny, niski, także nawet można byłoby powiedzieć, że dzieci mogłyby tutaj przy nim coś robić. Oczywiście można go wysoko do góry podnieść, jak trzeba. Chyba z 1,10 m wysokości można tu uzyskać, a może nawet więcej. No i co? Projekt ukończony, stół działa. Za chwilę przyjeżdża klient, po to zabiera i robimy następne rzeczy. Także z mojej strony w dzisiejszym filmie to na dzisiaj tyle. Zapraszam oczywiście na kolejne materiały. No i nie zapomnijcie, i Ty też nie zapomnij, tu na dole przycisk, subskrybuj, polubienie i zostaw komentarz. Pozdrawiam, na razie i cześć.